mi tu. O, jedzie KW. Jedynka. Dobra. KW1 mnie nie widzi, więc mogę się obrócić trochę przodem. Czy mu rozwaliłem lufę? Tak, lufa rozwalona, gąsienica poszła, ekranówka to jest. Niestety dobrze nie trafiłem. Dzień dobry moi drodzy, witajcie już 9. dzień naszej operacji niemieckiej. I ostatnio udało się zdobyć sporo sprzętu i ten sprzęt mam zamiar dzisiaj wykorzystać. Akurat mamy dwa ataki o punkty badań. Co prawda tego nie będę wykonywał, bo on usunie ten. Więc dokonamy ataku na tę linię frontu, aby zdobyć punkty badań. Akurat dwie gwiazdki i to jest teren leśny. O, ta mapa bardzo dobrze nam znana. I w tym starciu mam zamiar wykorzystać KW2. Dwa razy KW2. Ta siła ognia powinna zmieść wrogą piechotę z tych terenów. Przy okazji trzy oddziały piechoty, dwa czołgi do walki z czołgami. No i oczywiście ciężarówka zaopatrzeniowa. Na razie myślę, na co poświęcić punkty badań i myślę, że poświęcę je na szósty slot dla jednostek po to, aby wziąć sobie dodatkowe pojazdy. Albo jeszcze tam inne rzeczy. A potem od razu idziemy do Tygrysa. A po Tygrysie trzeba będzie zdecydować, czy załatwiamy sobie tego Ostwinda, czy robimy coś innego, czy zostajemy przy tej 85. Bo w zasadzie tutaj z dział przeciwlotniczych takich wczesnych, tanich, najtańsza to byłaby tutaj ta 20. To byłaby za 2 punkty. Za 3 punkty byłaby 37 potem, jako ciężarówka, więc one by mało miejsca zajmowały. Ale nie wiem, czy byłyby aż tak bardzo efektywne w zestrzeliwywaniu tych samolotów. Oby w czasie tego ataku nie pojawił się żaden samolot, bo jeśli coś stracę, to chyba się załamie. Znaczy chyba jak stracę pancer czwórki, dobra, to sobie odzyskam. Piechotę odzyskam, KW2, to się załamie. Dobra, więc atakujemy sobie od tej strony. Od razu tutaj moje czołgi przemieszczę. Chwileczkę, czy to dobrze? Tak, bo kurde... Nie, zaraz. Nie kojarzę tej części mapy. Ona niekiedy inaczej wyglądała. A, przez to, że wiele razy grałem w zimie, to teraz już rozumiem, dlaczego dla mnie ten teren wygląda trochę inaczej. Dobra, więc KW dwójki będą musiały poprowadzić ostrzał artyleryjski na tamtą pozycję, więc tutaj mam zamiar je sobie ustawić. Oczywiście podjedzie tutaj amunicja tych dwóch żołnierzy od przyczepki. Myślę, że porobi mi za takich małych zwiadowców z tego powodu, że tutaj na razie jedzie piechota, więc to tam mały problem. Dobra, KW dwójki sobie tu przypiszę. Ustawię was w tym kierunku. Pancer 4 na razie sobie porozstawiam. Jednego tu. Drugiego myślę, by ustawić tu. Ciężarówkę w to miejsce. Ta ciężarówka z piechotą niestety kawałek już pojechała. Ale, czy zdążę? Aha, KW2 nie ma tu depresji. Stoi pod górkę. KW2 już zaczęły strzelać. Nawet spoko. Chcę oczywiście, żeby zrównały z ziemią tamtą bazę. Więc to będzie na razie taki długi atak, ze względu na to, że głównie będzie prowadzony ostrzał artyleryjski, można tak powiedzieć. Ostrzał bardziej... Ostrzał niszczycieli bunkrów. O, tak to będzie pasowało. O ile będą trafiać. Myślę, by tego KW sobie przestawić może w to miejsce, bo jemu tu skały przeszkadzają. Dobra, dawać tutaj teraz oddziały piechoty. Na razie jeden oddział mi tutaj ten teren zabezpieczy, pozostałe będą w rezerwie.
No a ten punkt chyba już został dosłownie zrównany z ziemią. Na tyle, ile mogę to zrobić. Więc wysyłam tutaj jednego pancera 4 i jeden oddział piechoty. Jak widać, ci tutaj wrogowie i tak podchodzą dość blisko. Na razie jest taki plus, że nie ma śladu po czołgach. Więc ten atak przebiegnie bardzo szybko, pomyślnie. Po zajęciu tej bazy trzeba będzie szybko przemieścić się i zrównać z ziemią drugą bazę. O kurde! Artyleria! Słyszę tam jakieś pojazdy. Kurde, 122! Jeszcze raz sobie ją zaznaczę. Jest karabin maszynowy. Kurde, nie trafił ten kabu. Teren mi tutaj przeszkadza. Kurde, nie trafiłem. Jedyna zaleta to, że tego pancera dam radę jakoś odratować. Dobra, dawaj mi tutaj widok na karabin maszynowy. No szkuźwa, te drzewa. No kolejny teren. A nie ma tam takiego zasięgu. To stanowi dla mnie mały problem. Dobra, 122 chyba została permanentnie rozwalona. I teraz mój oddział piechoty prześlę tu. Ty zacznij naprawiać ten pojazd. SU-76 to jest mały dla mnie problem. A miało to być szybkie natarcie. Nie trafiłem. Karabin maszynowy. Wolę, żeby permanentnie został rozwalony. Bo tu mi tutaj kolejne obiekty przeszkadzają. Dobra, jeden problem z głowy. Powinien być czysty przestrzał. Tu jest rozwalony. Niedobrze, że czołgista nie żyje. Dobra, przejmijcie mi tę strefę. Kurde, czołgi jadą. To mi się nie podoba. Tutaj jest czołg. Załaduj mi pocisk przeciwpancerny na wszelki wypadek. Oddział Jägerów chcę, żeby tutaj się znajdował. O, jedzie kabu. Jedynka. Dobra. KW-1 mnie nie widzi, więc mogę się obrócić trochę przodem. Czy mu rozwaliłem lufę? Tak, lufa rozwalona, gąsienica poszła, ekranówka to jest. Niestety dobrze nie trafiłem. Kurde. Jedno solidne trafienie. Dobra, może spod kalibrowej. Jak nie, to będę musiał przełączyć się na kumulacyjną. Z kumulacyjną jest o tyle problem, że może one-shotować pojazd. A ja powiedziałem, że kumulacyjna może one-shotować pojazd. No trudno. Naprawiłeś? Dobra, to ty wsiadasz. Tego pancera trzeba wycofać. Kurde, kolejne czołgi jadą. Tego pancera umieszczę sobie może tutaj. Bo będę potrzebował w nim żołnierza więcej. On będzie tak stacjonarnym pancerem. I tu znajduje się wroga jednostka. O, moździerz. Kurde, nie trafiłem. A T-34 tu przyjechał. Dobra. Ten pancer 4 uszkodził teciaka? Chyba tak. Kurde, nie mogę z tego kawu się wstrzelić. Jeszcze artyleria tu przysłali. Nie wyszło mi to trafienie. Co
to jest, że to się tak odbija? Okej, ten rozwalił moździerz. Motocykl tu przyjechał, dobra. Kurde, nie wyszedł mi ten strzał. Szybko przełączę się na tego KW. I masz po prostu ostrzeliwać ten... No masz ostrzeliwać ten teren. Czemu ten KW nie chce tego robić? Trochę te skały mu tu przeszkadzają. Dobra, dajmy rozkaz tutaj. Dobra, po prostu na razie strzelaj. Szkoda, że SU został permanentnie rozwalony. Dobra, tutaj powinna być wroga piechota. Jeszcze Valentine jedzie. Zaczęli otrzymywać posiłki. Gdzieś mają artylerię, ale nie mam dlatego pojęcia gdzie. To mnie niepokoi. To działo jest gdzieś w tej okolicy. Na razie się na nim nie mogę skupić. Trzeba zająć się jak najszybciej oczyszczeniem tej strefy. Spróbuję to działo zlokalizować. O, moździerz przetrwał. Dawa mi tutaj granat. Pozbędę się szybko moździerza. Kurde, uciekli! Nie ma śladu po armacie i to mi się bardzo nie podoba. Z wodę powinni moi normalnie tutaj przejść. W ten sposób KW-2 szybko zlokalizuje i będzie likwidował wrogów. Kurde, Maxim. Udało się go rozwalić, cudnie. Kuźwa, znowu go zajęli. Myślałem, że został całkowicie rozwalony. Kurde, te kamienie. Oni tam jeszcze z lewej strony atakują. Dobra, Maxim jest zniszczony. Walentyna poszła, mój żołnierz też. Problemem jest ta armata, której nie mogę zlokalizować. Muszę bardziej w budynek przywalić. Cóż o dziwo, przy tym budynku nikogo nie było. O, 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 jest. Jest ktoś na fladze. Jakby mi się udało tutaj trafić. No nic. Ci próbują tę strefę odbić i im prawie się udaje. Tutaj z karabinem maszynowym się schować. Tutaj tak dużo żołnierzy wroga jest. Jeszcze musiało w tę lufę trafić. Cały czas w tę lufę trafiam artylerii rozwalonej. Teraz trafiłem kilku żołnierzy. Jeszcze tylko tego gazika trzeba się pozbyć, zlokalizować tamtą artylerię i też jej pozbyć. Powinno być dobrze. O, niedobrze, amunicja mi się w pancerze kończy. Więc moja tutaj ta ciężarówka podjedzie pod kawuki, uzupełni im te amunicje. Prawie u nich nie ma co uzupełniać. Tak wolno strzelają. No kurde, widzicie gościa! Dawaj tutaj granat. Dobra, rozwalili go. Kurde, mój pancer. Mocno dostał. Gdzie to kurde działo jest? Okej, mam. Zobaczyły mnie. Kurde. Schowajcie się, schowajcie się. Jest to 122 i 76. W sumie jak tutaj są te dwa działa. Ten ma już niedużo amunicji. A to co? Żarówka. Nieważne, że też miał przestrzał i tak ładnie nią trafił. Kurde, szybko, szybko, bo mi załatwiają piechotę.
Tu jest 122, 76 jest bardziej z tyłu. Dobra. Powinno być czysto. A więc mamy tutaj 6 punktów badań więcej. Udało się przy okazji zdobyć kolejną artylerię. Samochód, 76, dział lotnicze z maksimami, ale nie wiem, czy będzie efektywny. Jedyne straty, no to wiadomo, załoga w pancerze 4 i trochę żołnierzy padło. KW-2 spisały się bardzo dobrze. Zastanawiam się, teraz chyba załatwię sobie czwarty slot. Ze względu na to, że potrzebuję więcej jednostek, jak było widać. Jednak mam braki w sile ognia. Załatwimy sobie ten slot. Zostały mi 4 punkty badań. Na samolot nie będę sobie załatwiał. Następnie załatwimy sobie pancer 4 i od razu tygrysa. Więc tu wszystko sobie uzupełnimy. Przy okazji jest to obrona o punkty specjalne na samoloty. Teren. Okej, taka ciasna mapa. Tak myślę, co jakiś czas używam innego zdobycznego sprzętu, więc myślę, że teraz użyjemy sobie rosyjskiej artylerii 152 i 122 mm. Niestety nie udało się zdobyć drugiej 122. No i oczywiście musi być 85, aby była ochrona przed samolotami, w razie czego ten ZIS się przyda. Względu na to, że mało miejsca zajmuje i będzie służył do transportu. To niestety nie zmieszczę. KW-2 u mnie zostają i w ten sposób będę miał na jednej fladze pancera KW-2. Na drugiej fladze zamontuję chyba to samo. 85 myślę, że postawię po środku. Oddziały piechoty też będą oczywiście po jednym na fladze plus jeden na środku. I na środku pomiędzy flagami ustawię punkt dla artylerii. Okej, a więc już zaczyna się problem, bo mam do obrony 3 strefy. Więc ta strefa będzie musiała mieć większą obronę, ale tu mam przynajmniej teoretycznie miejsce na artylerię. Dobra, więc najpierw szybko trzeba rozstawić to, co wymaga transportu, czyli działa. Wróg już atakuje, ja jeszcze nie zdążyłem pełni swoich jednostek rozstawić przez to, że tak mało punktów dostaje się do odnośnie ich respienia. Stanowi obecnie problem. Ale jakoś tutaj część z nich porozstawiałem i z tego co widzę główne siły atakują akurat to miejsce. Akurat tutaj piechota też nie jest rozstawiona, przynajmniej pancer 4 się spisuje. I nadjechał te 3-4. To jest akurat już z tą nowszą 7-6, więc on stanowi całkiem spore zagrożenie. Muszę tu porozstawiać okopy w różnych miejscach. Kurde, w kamień musiało to przywalić. Dobra, dostał powierzy. Teraz tam jedynie Su-76 stanowi zagrożenie. Su-76 wybuchł, pancera trochę cofnę. Traciłem niestety żołnierza. Te okopy są dla nich najlepszym rozwiązaniem. Ten z MG. Dobra, najwyżej niech w tym miejscu sobie stanie. Leciak tu zjechał na dół. Ale on chyba nie ma wieży, więc. To się odbiło? To się odbiło. Dobra, został uszkodzony poważnie. Już piechota porozstawiona tam, gdzie musiała być rozstawiona. Jedynie co, to jeszcze artylerię chcę sobie do końca rozstawić. Niestety nie ma lepszej pozycji, niżeli ten teren. Zobaczymy, jak mi wyjdzie z rozstawieniem tych dział i co moje KW-2. Jeszcze jakieś działo. Kurde, KW-2. Dobra, ta artyleria jest rozstawiona. Trzeba się pozbyć karabinu maszynowego. Na razie niech tutaj po prostu strzela. Ciężarówki tutaj sobie podjadą. Dobra, 122. Tutaj mogą trochę drzewa przeszkadzać.
Związka dwójka niech strzela tu. Po prostu masz te okolice strzelać. No mi 105 dwójka robi swoje. Kurde, przeszło na wylot, tutaj jest taki papier. Dobra, dostał. Ładuj teraz odłamkową. Wróć, ładuj przeciwpancerną. By tam SU-76. Dostał? Niestety SU-76 przetrwał. A ten drugi strzał? Kurde, nie chcę zginąć. Dobra, został rozwalony. Teraz KW-2 muszę przemieścić tu. Okej, teciak przyjechał. 122 zmiana ostrzału. Może niech tutaj strzela. Pancer 4 niestety tamtego wroga nie widzi. Ale on mnie widzi? W jakiś sposób ten teciak ma widok. Dobra, KW-2 niech po prostu strzela, bo tu już jest mi bardzo potrzebny. Oho, wrogowie zaczęli już tutaj się przebijać z tej lewej strony. Dlatego ba... Dobra, był ładny przestrzał. Teraz KW-2 trzeba trochę cofnąć. Dobra, 105 dwójka. Nie wiem, czy to jest chyba za blisko, nie da rady tutaj tak łatwo chyba strzelić. I wróg już atakuje lewą flankę. Kurde, ten strzał nie wyszedł mi. Dobra, więc... Tu niech strzela 122, tu niech strzela 152. Kolejny SU-76. Pancera szybko sobie naprawię. 85. Doładuj te gorsze pociski. Kurde, ten budynek przydałoby się wysadzić przy mnie. Na szczęście jest tak słaba konstrukcja, bo drewniany. Dobra. Ja nie mogę. Ta artyleria musi tutaj jak najszybciej strzelać. One się jeszcze obracają. No 122. Czemu nie strzelasz? Czyż masz ten teren w zasięgu? Tu ty, a tu walisz ty. Jest tak dużo wrogów. Dałaby się bardziej artyleria rakietowa. No mi KW-2 też robi swoje, ale też go trzeba wycofać. Jak widać, opłaciło się zabrać tę artylerię wrogowi, bo bez niej byłoby naprawdę kiepsko. Tutaj... A tu moja piechota nie została przeze mnie poprawiona. Dlatego ci wrogowie też tak dadzą radę tutaj łatwo podejść. Dobra, tą skrzynkę muszę przemieścić bardziej do przodu. Ojojoj, KW-2. Stąd go nie widzę. Trafił mi w pancera. Do tego KW-2 widzę, to jest największy problem. Dobra, chodź tutaj. Też chodź tu po amunicję. Kuźwa! Zdjął mi 85. Jeszcze kamień go osłania. To jest największy problem. Kurde, tych dwóch zobaczył. Katiusze przysłali! Dobra, artyleria, zmiana ostrzału. 105 dwójka, przecież masz tu widok. Kurde, rozwalili mi to działo. Tam jeszcze KW-1 podjeżdża. Trzeba szybko zainwestować w te tygrysy teraz.
Co prawda z Kabu dwójką nie będą miały dużych szans ze względu na samą moc 105 dwójki, ale chodzi o to, że ich armaty będą dawały sobie bezproblemowo radę. Kawu 2 dostał. Co to jest za Kawu 1? To Kawu 8! O kurde! Szlak, ten Kawu 2! Mi niszczy teraz wszystko. Muszę się go pozbyć. Trudno. Za dużo jednostek mi rozwalił. Tym najlepszą osłonę przed samolotami. Teraz KW-8 muszę dorwać. Dobra, artyleria na razie niech wstrzyma ogień. A co jest z działem numer 2? On mi 105 dwójkę rozwalił! Kurna! Dobra, KW-1 chcę zdobyć. Znaczy KW-1, KW-8. Tam jeszcze mają działo! Ogłuszenie. Kurde, nie w drzewo. Dobra, KW-8 leży. Teraz tej wrogiej piechoty trzeba się pozbyć. Więc tak, wróg ma gdzieś tutaj artylerię. Niestety nie wiem gdzie, więc mogę tylko walić na ślepo. Tutaj Katiusza akurat została permanentnie rozwalona, trochę szkoda. Ale i tak, leciak do zdobycia, KW-8 do zdobycia. KW-8 w następnym ataku myślę, że się może przydać. Co ogólnie zwycięstwo, trzeba poogarniać to i owo. Niestety mam dwie straty i to cenne. O 105 dwójki nie zastąpię niczym, ani 8 piątki. Okej, gdzieś tu jest 45, która mnie zobaczyła. Tego co widzę, to nie jedyna armata. Tu mam inną 122. Muszę podejść na tyle blisko. Rzucić w nich granat, dobra. Nie, 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 nie. Kuźwa! To jest 280! To bez dyskusji, 280 muszę przejąć. Bo tu mam kolejną 45. Nie, nie! Kurde, idiota, rzucił granat! Te boty są tak głupie. Dobra, mamy tutaj te 280. Muszę się do niej zbliżyć i ją zdobyć. To wykorzystamy w następnym ataku. To będzie prawdziwy potwór. A więc za to starcie mam mnóstwo kasy, amunicji, trochę mało punktów badań. I udało się pozyskać. I nie dość, że KW-8, to jeszcze 280 i jednego T-34, ale niestety straciłem pancera 4. Nie wiem, czy oberwał od czołgu, czy od tej 280, ale już wiecie, co wykorzystam do ataku w następnym odcinku. A jak nasz postęp ze zdobyciem Tygrysa? Mianowicie mam już na pancera 4. I sobie go odblokujemy i brakuje 7 punktów, czyli musiałyby być dwa starcia, obecnie nie ma żadnego, więc zresetuję grę o punkty badań i może będzie jakieś, mam nadzieję, że w tej okolicy, bo jeśli tu będzie, to nie będę tego robił, wolałbym, żeby to bądź to było o punkty badań, bo nie będę tutaj nic omijał i KW dwójki spisały się, artyleria też niestety oberwała. I 85 i 105 dwójka. Więc tu trzeba sobie to wszystko pozamieniać. KW dwójki będą chyba mi służyły do czasu, aż będę miał zastępstwo na nie. Bo jak załatwię sobie Tygrysy, to Tygrysy będą w trzecim slocie. W czwartym slocie będą KW dwójki. I potem jak załatwimy sobie następny czołg,
który będzie lepszy od obecnych, które posiadam, bo pancerfurki też sobie na jakiś czas zachowam, no to właśnie KW2 przejdą na emeryturę. I właśnie, to jest trochę głupie dla mnie, bo Panzer 4G, on wymaga... zajmuje dokładnie 20 miejsca. Panzer 4H zajmuje 25. Dlaczego 25, a nie dalej 20, mimo że jedyne czym się różni to karabinem na dachu i ekranami bocznymi? No, to mnie dziwi, ale dobra. Jak mówiłem, będę na razie siedział na tych Panzer 4-kach. W następnym odcinku trochę usmażymy wrogów i zgnieciemy ich własną ciężką artylerią. Co jest zabawne. Dla mnie odpowiednikiem 280 to jest chyba Karl Gerhard. Czyli ile punktów ja musiałem wydać, żeby mieć Karla? 24 punkty. Czy to byłoby taniej niż obecne czołgi? Prawdopodobnie tak. Czy to byłoby bardziej efektywne? Nie w obronie. No dobrze, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Jak się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że już wtedy zdobędę Tygrysa. Trzymajcie się do następnego. Na razie.